Śledczy z komisariatu III Policji w bielsku-białej rozpoczęli śledztwo i poszukiwania sprawców podejrzanych o rozboje i pobicia. Po ostatnim napadzie ich 17-letnia ofiara na tydzień trafiła do szpitala. Struże prawa wytypowali 20-letniego Bielszczanina i jego rówieśnika oraz 22 latka podejrzanych o rozbój na nastolatku. Okazało się, że to nie pierwszy raz, gdy 17-latek padł ofiarą pobicia. Śledczy ustalili, że jeden z 20-latków napadał na niego wcześniej jeszcze dwa razy. Kryminalni wytropili i zatrzymali całą trójkę. Po nocach spędzonych w policji w tej celi zostali doprowadzeni do prokuratury i usłyszeli zarzuty. Grozi im do 12 lat więzienia. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Jastrzębskiej Komendy zatrzymali do kontroli drogowej na ulicy Pszczyńskiej kierującego Mercedesem. Powodem było przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 60 km na godzinę w obszarze załudowanym. Dodatkowo kierowca przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. W efekcie mieszkaniec Jastrzębia Zdroju został ukarany mandatem. 16 punktami karnymi zatrzymano mu prawo jazdy. Po godzinie pierwszej w nocy 17 lutego na ulicy Raciborskiej w rybniku policjanci z rogówki zauważyli skodę, której kierowca na widok radiowozu zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli za nim, jednak kierujący nie reagował i kontynuował ucieczkę. Pościg prowadzony był rybnickimi ulicami, a następnie przez teren Jejkowic. W Szczerbicach na ulicy Rybnickiej kierowca osobówki utracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i uderzył w budynek posesji. Okazało się, że samochodem podróżował 16 latek wraz z 15-letnią pasażerką. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Sprawą nieletnich jego rybniczeni, zajmie się sąd rodzinny. Spowodowane przez nastolatka straty będą musieli naprawić jego rodzice.